Wyobraźcie sobie taki obrazek. Piętrowy burger z idealnie wysmażonym mięsem i sosem ściekającym po palcach. Coraz lepszy z każdym kęsem. Pizza z rozkosznie ciągnącym się, roztopionym serem. Podwójnym. I ciasto. Słodkie ciasto polewane gorącą i gęstą czekoladą, w której chciałoby się zanurzyć palec, język, a najlepiej siebie w całości. To jest właśnie, moi drodzy, pornografia dla smakoszy, czyli food porn. Na dzień dobry, słuchasz podcastu Pożywka. Ja nazywam się Dominika Zakrocka i opowiadam o jedzeniu. A dzisiaj opowiem Wam o zjawisku, które święci absolutne triumfy w social mediach już od jakiegoś czasu i jest zjawiskiem. Ciągle dla nas wydaje się nowym, chociaż jak za chwilę zobaczycie, wcale nie takim nowym, ponieważ korzenie food pornu sięgają naprawdę daleko w przeszłość. Po raz pierwszy zetknęłam się z tym terminem jakieś 10 lat temu. Pamiętam, że byłam na konferencji naukowej w Krakowie, dotyczącej związków jedzenia i sztuki. Pamiętam też, że mówiłam wtedy o nowym w tamtym czasie zjawisku estetyzowania jedzenia, czyli takiego nadawania wartości estetycznej czemuś, co z natury właściwie jej nie ma. I słuchajcie, jako pomoc naukową wzięłam ze sobą wtedy jeden z pierwszych numerów cookbooka. Pamiętam, że to był chyba ich pierwszy numer wiosenny, wielkanocny, z taką bardzo pastelową okładką. I to był taki mój przykład właśnie tego, w jaki sposób się jedzenie estetyzuje. Kuboł był wtedy na rynku chyba kilka miesięcy. W każdym razie nadal była to nowinka i jakiś taki zwiastun zmian, jeśli chodzi o sposób pisania o jedzeniu, ale też właśnie pokazywania tego jedzenia w prasie. I po moim wystąpieniu padło pytanie z publiczności od jednego z gości, który zapytał. A co Pani sądzi o Nigelli Lawson? Czy uważa Pani, że to jest futbol? Ja w ogóle, słuchajcie, stanęłam jak wryta, bo pierwszy raz słyszałam ten termin. I zrobiłam to, co wszyscy na konferencjach naukowych opanowali do absolutnej perfekcji, czyli postanowiłam obejść ten temat, mówiąc coś tam wiecie, o tej Nigelli, o tym jej programie, że oczywiście to jest sensualne i tak dalej, ale generalnie mój wniosek był taki, że uważam to za trochę zbyt mocne określenie w stosunku do nadeli, i jak sobie dzisiaj o tym myślę, to myślę, że gdyby dzisiaj właśnie ktoś mi zadał to pytanie, to odpowiedziałabym zupełnie inaczej. O to czym jest food porn, postanowiłam też jakiś czas temu zapytać Was na Instagramie. Oczywiście trzeba brać poprawkę na to, że te moje takie mini badania na Instagramie nie są bardzo reprezentatywne, dają jednak pewien ogląd na sytuację. Wasze odpowiedzi były dość jednoznaczne. Food porn to jedzenie, w którym liczy się aspekt wizualny, dzięki któremu możemy wyobrazić sobie, jak coś smakuje. Wspominaliście o zdjęciach wywołujących pożądanie, zdjęciach, które sprawiają, że robicie się głodni. Albo chcecie wręcz polisać ekran. Nie róbcie tego taka dobra rada, ponieważ tam znajduje się naprawdę dużo wirusów i bakterii, także fuj. Natomiast zdecydowana większość Waszych odpowiedzi dotyczyła samego patrzenia. Jedynie pojedyncze osoby w ogóle pisały o pornie w kategorii smaku. I dzięki temu od razu widać, że food porn ma bardzo dużo wspólnego z porn. No bo przecież to złożenie słów food porn oznacza tak naprawdę pornografię spożywczą, pornografię jedzenia. Tak ten termin tłumaczono, więc ja tutaj w tym podcaście będę też starała się znaleźć te związki i sprawdzić, czy to nie jest czasem trochę nadużycie, żeby mówić o jedzeniu w kontekście właśnie takim pornograficznym. Ale, tak jak wspomniałam, foodporn ma to wspólnego z pornografią, między innymi, że często mamy problem z definiowaniem tego typu zjawisk. Za to bezbłędnie, w sekundę po prostu potrafimy rozpoznać coś. Kiedy to zobaczymy? Tak samo jest z pornografią, tak samo jest z foodpornem i na przykład na Instagramie za foodporn uznaliście rozlewające się żółtko Pizzę, zarówno w całości, jak i w klasycznym tym pięknym ujęciu, podnoszonego do góry kawałka z ciągnącym się serem, ujęciu, którego po prostu nie da się odtworzyć w domu, bo zawsze coś nam się albo źle ciągnie, albo ten kawałek jakiś taki brzydki. Także to są ujęcia typowo Instagram versus rzeczywistość, ale też na przykład do foodpornu zaliczyliście rozkrojonego pączka, czekoladowe, lava cake. Czy lody? Co ciekawe i co mnie zaskoczyło w tej krótkiej instagramowej ankiecie, to to, że makaron z serem, czyli słynny mac and cheese, nie został uznany za food porn. Ale być może jest to też kwestia zdjęcia, ponieważ brałam takie zdjęcie, które nie pokazywało tego ciągnącego się sera, a jedynie taką kubkę makaronu. Widziałam też, że najwięcej wątpliwości mieliście przy daniach fine diningowych minimalistycznych, bardzo oszczędnych w formie, pięknie ułożonych na talerzu. No ale czy to wystarczy, żeby można było mówić o futpornie? Tutaj ilość głosów za tym, że to foodporn i za tym, że to jednak nie foodporn, była bardzo wyrównana. Zdecydowanie za to foodpornem nie są owoce, nawet mimo ich typowo instagramowego, pięknego zdjęcia. W poszukiwaniu bardziej ujednoliconej definicji foodpornu postanowiłam sięgnąć do źródeł. Okazuje się, że... Po raz pierwszy tego typu termin został użyty w latach 70., dokładnie w 1977 roku, przez Aleksandra Cockberna, autora recenzji książki w New York Review of Books, książki French Cookery Paula Bocusa, która była na tamte czasy bardzo droga, kosztowała 20 dolarów i autor tej recenzji użył właśnie tego określenia gastroporn. Gastropornografia, porównując tę książkę do poradnika seksualnego. Głównie chodziło mu tutaj o sposób pisania, o technikach i finalnych efektach, które mają dostarczyć niewyobrażalnej satysfakcji odbiorcy, ale też jednocześnie zdjęcia podkreślają nieosiągalność tego efektu przez zwykłych śmiertelników. I z jednej strony ta książka wywołuje w czytelniku ekscytację, ale z drugiej strony. Gdzieś tam podświadomie wiemy, że to nie jest efekt, który my jesteśmy w stanie osiągnąć. No tutaj zdecydowanie chodzi Cockburnowi o to, że mamy tu przerost formy nad treścią. Nie dość, że książka jest droga, to jeszcze proponuje rzeczy, których w normalnych, domowych warunkach nie da się osiągnąć. Ale to nie jest jedyny wkład Pola Bocchiusa w stworzenie tego terminu porn, ponieważ trzeba pamiętać, że on był jednym z prekursorów tzw. nouvelle cuisine, czyli podejścia rewolucjonizującego kuchnię francuską. A jak wszyscy wiemy, to co kulinarnie robi się we Francji. To robi cały świat. W Nouvelle Cuisine stawiano na świeżość składników, zrezygnowano z ciężkich sosów i podjęto taką próbę podkreślania naturalnego smaku produktów, które miały być same w sobie najwyższej jakości i nie chciano ich już niczym przygniatać. Jak się domyślacie, ten trend rozlał się niczym, jeden z tych francuskich kultowych sosów na cały świat i dzisiaj wszyscy już o tym mówią, że trzeba podkreślać smak. I produktów, a nie go przykrywać. Natomiast to, co było znamienne przy okazji Nouvelle Cuisine, to była też ogromna uwaga, jaką twórcy tej kuchni przywiązywali do wyglądu dań. Inspirowała ich tutaj m.in. kuchnia japońska po raz pierwszy w historii tak wyraźnie na talerzach. Zaczęła pojawiać się pustka, czyli to, że nie mieliśmy wypchanego talerza po brzegi, tylko były po prostu elementy puste. Mieliśmy na przykład danie ułożone tylko na połowie talerza. Stąd też dzisiaj w tych fajneningowych restauracjach takie małe porcje, właśnie. To wszystko ma swoje korzenie w Nouvelle Cuisine. I co ciekawe, wcześniej restauracje, nawet we Francji, nie troszczyły się aż tak bardzo o tę warstwę wizualną. Często serwowały jedzenie, które wyglądało właściwie tak samo jak to jedzenie domowe. Nouvelle Cuisine to zmienia, Nouvelle Cuisine zaczyna pokazywać, że ten wygląd ma znaczenie. Ale wracając do poszukiwania początków, do poszukiwania tej pierwszej definicji foodpornu, mamy rok 1979. Michael Jacobson w newsletterze z organizacji Center for the Science in the Public Interest pisze o futpornie jako o jedzeniu, które jest niezdrowe. Stawia go w opozycji do czegoś, co określa jako right stuff, czyli to właściwe, domyśle zdrowe jedzenie. Dla niego foodporn był czymś, co nie ma wiele wspólnego właśnie z tym prawdziwym jedzeniem, co wykracza poza pewne normy i dlatego właśnie może być uznawane za pornografię. W tym kontekście foodporn oznaczałby jedzenie piękne, stawiane w opozycji do tego, które jest naprawdę wartościowe, naprawdę dobre i naprawdę zdrowe. Znowu więc mamy tutaj ten przerost formy nad treścią, i ja tak zaczęłam się zastanawiać, czy można znaleźć w historii wcześniej gdzieś jeszcze przy Takiego przerostu formy nad treścią, takiego przywiązania do estetyki kosztem bardzo często smaku czy wartości odżywczych. Nie musiałam daleko szukać, ponieważ mamy nasz słynny, barokowy koncept. Nie wiem, czy wiecie, ale w XVII wieku na europejskich stołach można było znaleźć naprawdę niezłe kwiatki. I nie chodzi mi tutaj o dosłowne kwiatki, ale o bardzo ciekawe pomysły na podawanie różnego rodzaju dań. Miały być one przede wszystkim uszną dla oczu i jak wiemy ze źródeł, często nie szedł za tym w parze smak. No bo ciężko oczekiwać, żeby wyjątkowo pyszny miał być na przykład ptak umieszczony w całości w butelce. To akurat pomysł z pierwszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku, Compendium Ferculorum Stanisława Czernieckiego. Oczywiście w książce jest mnóstwo innych przepisów na całkiem miodalne rzeczy, ale dołączenie do niej konceptów pokazuje, jak ważna była w owym czasie warstwa wizualna. Mówię o przepisie na kapłona we flaszy. I to jest, słuchajcie, hit. Bo z kastrowanego koguta, kapłan był kastrowanym kogutem, usuwano mięso i kości, skórę umieszczano w butelce, napełniano ją żółtkami z mlekiem i gotowano. Dzięki temu ta skóra pęczniała, tworząc jakby całego ptaka w butelce, tworząc widowisko po prostu. Chodziło o to, żeby zadziwić gości, żeby wprawić ich w zdumienie i sprawić, że powiedzą wow! Chociaż w tamtych czasach to pewnie mówili bardziej, ojej, jakie to wspaniałe, co za dziwy, tak myślę. Ale warto też pamiętać o tym, że oczywiście mówimy tutaj przede wszystkim o kuchni ludzi bogatych, ludzi, którzy było na taki zbytek stać, których było też stać na to, żeby to jedzenie się marnowało. No bo przecież właściwie de facto te rzeczy, które nie smakowały jakoś super, były robione na pokaz, bardzo często po prostu się marnowały. I to też były takie wyjątkowe sytuacje, ponieważ osoby biedniejsze nie przywiązywały. Do prezentacji aż takiej wagi. I tutaj znowu pojawia się taki wątek, który w ogóle w dyskusji o futbolnie się przewija, a to znaczy, że on powstaje z pewnego dobrobytu. Z tego, że dochodzimy do takiego poziomu zaspokojenia naszych potrzeb biologicznych e, poprzez jedzenie, że zaczynamy wymyślać różne dziwne rzeczy, różne właśnie dziwne koncepty, różne pomysły, które. Nie są e, jakby takim podaniem jedzenia w najprostszy sposób. Termin food porn pojawia się też w 1985 roku w książce Rosalind Coward Female Desires, e, w której ona pisze, że piękne jedzenie, pięknie podane jedzenie jest rodzajem podarunku dla drugiej osoby, po to, by sprawić jej przyjemność. Jest to taki akt służenia innej osobie, akt e, dobrowolny. Oczywiście. I to, co ona podkreśla w przypadku foodpornu, to to, że nigdy nie widzimy procesu, który stoi za tym przygotowanym, finalnym daniem, ponieważ ten proces zwykle jest nieatrakcyjny. Samogotowanie nie jest czymś, co się pokazuje. Liczy się w końcu sam efekt. Jak zobaczycie później, a raczej usłyszycie, nie zawsze tak jest. Ja też nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ ten proces, samogotowanie, może być też elementem Futpornowym. Tym jednak, co przewija się w tych wszystkich definicjach, w tych wszystkich um, rozumieniach futpornu, jest prymat wzroku. Już Apicjusz pisało o tym, że najpierw wiedzą oczy. I w przypadku futpornu to jest znamienne, że właśnie ten aspekt widzenia, patrzenia jest najważniejszy. I zobaczcie, jakie to jest w ogóle paradoksalne, ponieważ jedzenie wiąże się przecież ze zmysłem smaku, ze zmysłem dotyku, czyli ze zmysłami, które były wiązane w filozofii, w kulturze, z emocjami. Natomiast wzrok, słuch, to są zmysły dystansu, zmysły, które kojarzono z poznaniem rozumowym. Ale przecież wzrok to też zmysł, który jako pierwszy jest w stanie ocenić, czy dana rzecz jest jadalna, czy nie. Dopiero potem wchodzą jakby inne zmysły, które mogą to potwierdzić lub zanegować. Wygląd jedzenia wpływa na to, jakich wyborów dokonujemy. Dlaczego na przykład w supermarketach są owoce o idealnych kształtach, a do kupowania tych brzydszych, ale smaczniejszych często musimy specjalnie namawiać w imię niemarnowania i ekologii? No właśnie dlatego. Pamiętam jak sama kiedyś miałam wątpliwość w sklepie, ale w końcu kupiłam ten produkt. Chodzi mianowicie o torebkę z, z ciastkami, które na opakowaniu miały napis brzydkie ale smaczne. No, przynajmniej jakby to jest bardzo szczery marketing. W każdym razie rzeczywiście wyglądam, no przypominały takie małe beżowe kubki, ale słuchajcie, były to jedne z najlepszych ciastek w ogóle, jakie jadłam w życiu. Ja je do dzisiaj wspominam I, i swój kolor i smak zawdzięczały temu, że były produktem w miarę naturalnym i były po prostu takimi kubkami ze zmielonych orzeszków ziemnych. No więc możecie się domyślać, że to po prostu były takie, takie beżowe, małe, niepozorne, brzydkie ciastka. Natomiast były przesmaczne. Co tylko udowadnia, że ten wzrok czasami może jednak nas zwodzić, o czym też będę jeszcze za chwilę więcej mówić. Tym, co mnie najbardziej otworzyło oczy na to, jak duże znaczenie ma wzrok, ale też inne zmysły, była lektura książki gastrofizyka Charlesa Spensa. To jest w ogóle fantastyczna historia, bo Charles Spence jest człowiekiem, który sam sobie stworzył dziedzinę naukową. Czyli właśnie gastrofizykę i ja miałam okazję przeprowadzać nim wywiad, kiedy jakiś czas temu był w Polsce i powiedział, że dla niego ta gastrofizyka to jest połączenie gastronomii, czyli sztuki przygotowywania i jedzenia pysznych dań, z psychofizyką, czyli taką dziedziną psychologii, która dotyczy naszych zachowań. Spence pracuje m.in. z producentami żywności, pracuje z właścicielami restauracji, pokazując im, jak można w bardzo prosty sposób e, manipulować zmysłami. Słowo manipulacja nam się bardzo źle kojarzy, ale dla nas samych, jak odbiorców, może to być wartościowe, ponieważ dzięki temu możemy w pełni lepiej doświadczać jedzenia w restauracji. I Spence mówi na przykład, żeby użyć konkretnych sztućców, daje takie bardzo też proste przykłady, które możemy zastosować chociażby u siebie w domu, czyli na przykład to, że jeśli mamy cięższe sztućce, to jedzenie będzie nam się wydawało lepsze, niż gdybyśmy jedli to samo danie, ale na przykład sztućcami plastikowymi, które w ogóle praktycznie nic nie ważą. Moim ulubionym przykładem są też takie sztućce, których rączki pokryto futrem. I Tutaj też, jak my będziemy na to reagować, jak to, wiecie, zmieni nasze w ogóle doznania tego, co jemy, to jest bardzo ciekawe. Poza tym oczywiście takie rzeczy jak wielkość talerza, czy chociażby sam jego kolor, ponieważ przykładowo deser lub napój podane w czerwonym naczyniu są oceniane jako słodsze. Pamiętam też taki przykład z gastrofizyki, kiedy Spence pisze o marce Cadbury produkującej czekoladę, gdzie zaokrąglone rogi czekolady, czyli takie obłe kształty, sprawiają, że też coś wydaje nam się słodsze. I bardzo prosto przez właśnie zastosowanie takich mechanizmów możemy trochę te nasze zmysły oszukać. Dlatego w ogóle nie dziwi fakt, że food porn jest czymś, jest zjawiskiem, które jest bardzo często wykorzystywane w reklamie. Tutaj jego cel jest bardzo oczywisty, bo tym celem jest po prostu sprzedaż. To, że my będziemy myśleli, że coś smakuje wspaniale, że pójdziemy potem do sklepu i tę rzecz kupimy. Natomiast niech pierwszy rzuci na getsem ten, kto nigdy nie czuł rozczarowania, porównując trzymaną w ręku kanapkę z McDonald's z tym, co było obiecywane w reklamie. Ponieważ to, co my oglądamy w telewizyjnych spotach czy na łamach prasy, to są bardzo często tak zwane mock-upy. mock, -upy. mock -upy to są sztucznie wykreowane produkty, które mają imitować na przykład właśnie lody albo ptasie mleczko. Wiecie, na przykład nakręcanie reklamy lodów jest rzeczą bardzo trudną, dlatego wtedy wykorzystuje się bardzo dużo po prostu sztucznych lodów, które wyglądają jak prawdziwe, zachowują się jak prawdziwe, ale prawdziwe nie są. I dzięki temu w ogóle nakręcenie tej reklamy jest możliwe. Poza tym chodzi też o to, że na przykład w procesie kręcenia reklamy robi się dużo zbliżeń. I bardzo często to wielkie ptasie mleczko, czy wielki batonik, który widzimy na ekranie naszych telewizorów, to jest właśnie mokap, tylko po prostu bardzo duży taki, wiecie, wielkości po prostu prawie, że człowieka. No może przesadzam teraz, ale to jest bardzo duże ptasie mleczko sztuczne, które po prostu zostaje stworzone po to, żeby e, odpowiednio wyglądać w reklamie. Różne mechanizmy wykorzystywane właśnie przy tworzeniu takich apetycznych ujęć, czy apetycznych zdjęć są związane z tym, jak działa nasz mózg, ponieważ e, nasze zachowania spożywcze bardzo często są związane po prostu z biologią. Nasze oczy tak ewoluowały, żeby móc łatwiej i znajdować jedzenie po kolorze. Szybkie rozpoznanie, wiecie, co jest jadalne, a co nie. Nasz mózg z kolei wybiera te rzeczy, które wyglądają na kaloryczne, żeby zapewnić nam pełny żołądek. Specjaliści mówią nawet, że nasze mózgi nadal nie przyzwyczaiły się do tego dobrobytu, który mamy teraz. To znaczy, że nasze mózgi nadal działają tak, jak w czasach, kiedy okresy dobrobytu były przeplatane okresami głodu, i głód był czymś. Co z dużym prawdopodobieństwem mogło się komuś przytrafić? Nasz mózg wybiera więc te kaloryczne dania po to, żeby, kiedy przyjdzie ten okres głodu, żebyśmy po prostu byli na niego też przygotowani. Poza tym, nasz mózg też porównuje to, co widzimy, z tym, co już kiedyś widzieliśmy, i na tej podstawie wyciąga wniosek, że to coś smakuje tak i tak, i prawdopodobnie jest smaczne lub nie. Zwłaszcza to, co lubi mózg, to są te potrawy wysokoenergetyczne, takie jak burgery, pizza czy słodycze. Nie bez powodu futpornem bardzo często określa się zdjęcia, które są w ruchu, pływające po kanapce żółtko, wspominany ciągnący się ser, lejąca czekolada. Dlaczego? Dlatego, że ruch przykuwa uwagę. Poza tym, Sugeruje też świeżość. To jest coś, co dopiero zostało zrobione. Wiecie, co jest gdzieś tam wykańczane na naszych oczach, tak? Polewane tym sosem. Na nas to działa. Charles Spence w gastrofizyce e, przytacza przykład reklam Marks and Spencer jako taki flagowy po prostu przykład futpornu. Ich słynna reklama, słuchajcie, puddingu czekoladowego z płynnym środkiem to była taka kultowa reklama, chyba nadal można ją znaleźć na YouTube, z tego co pamiętam gdzie właśnie jest ten czekoladowy pudding i on ma taki płynny, piękny środek. Ta reklama sprawiła, że sprzedaż tego produktu wzrosła. Słuchajcie, nie uwierzycie. O 3500%. Powtórzę, 3500% to jest dużo. Pojawił się też wtedy slogan reklamowy Marks and Spencer, który brzmiał: This is not just food, this is Marks and Spencer food. Te reklamy sprzed lat postanowiono stworzyć w 2019 roku, gdzie znowu zrobiono taką futpornową reklamę różnych produktów Marks and Spencer. I ludzie, którzy opowiadali o tym co do zadania, mówią to z taką miłością w głosie, wiecie, z taką czułością do, do tego, o czym opowiadają. I znowu tutaj mamy na przykład ciągnący się ser z zapiekanego kalafiora, czy sos, którym polewany jest łosoś. I o tym, jak działają na nas takie ujęcia, albo samo nawet mówienie o tym, em, świadczy fakt, że ja teraz, słuchajcie, muszę po prostu walczyć ze ślinodakiem, bo ja teraz na myśl o tych wszystkich sosach, serach i em, płynącej czekoladzie, ja sobie to od razu wizualizuję w głowie i po prostu no mój mózg mówi, słuchaj, masz na to ochotę, chciałabyś to zjeść, bo to jest na pewno... Pyszne. Ale zostawmy reklamy, bo reklamy są tworzone przez profesjonalistów, mają jasny cel. Tutaj jakby wszystko jest jasne i klarowne i nawet jeśli to, co my dostajemy trochę różni się od tego, co jest pokazywane w reklamie, no to cel został osiągnięty, bo to kupiliśmy. Mnie natomiast szczególnie interesuje to, dlaczego my sami jesteśmy Twórcami takiej niesamowitej ilości foodpornu, która zalewa internet, i jak do tego przyczynił się Instagram, bo wydaje mi się, że to właśnie Instagram sprawił, że dzisiaj to jedzenie, a raczej ten jego aspekt wizualny, jest tak ważny, jak nigdy chyba wcześniej w historii. A teraz weźcie w rękę, nie, nie to co myślicie, telefon i zerknijcie na swój Instagram. Mogę się założyć, że co najmniej jedno ze zdjęć, które ostatnio dodaliście lub polubiliście, to zdjęcie jedzenia. W wielu przypadkach można będzie też zaliczyć je do futpornu. Urządzenie, które trzymacie w ręku, czyli telefon komórkowy, był dla hutpornu tym, czym dla klasycznego porno był komputer osobisty czy internet, ponieważ one wzmogły tą alienację, stworzyły taką nową prywatność i one sprawiły, że pornografia stała się jeszcze bardziej dostępna. Wyobraźcie sobie, że pierwsze zdjęcie udostępnione telefonem Powstało w czerwcu 1997 roku, czyli prawie 25 lat temu. Niby dużo, ale jednak jeśli weźmiemy pod uwagę zmiany, które dokonują się w kulturze, no to nie aż tak dużo. W Polsce Instagram ma ponad 10 milionów użytkowników i są na nim wszyscy, zarówno osoby prywatne, blogerzy, foodiesi, restauracje, marki. No po prostu Instagram stał się trochę takim nowym Facebookiem. Kiedyś trzeba było być na Facebooku, dzisiaj trzeba być na Instagramie i każdy, kto chce promować siebie, ale i promować swoją markę, wie, że Instagram dzisiaj jest chyba najważniejszym medium. To jest w ogóle bardzo ciekawe, jak ten Instagram z takiej mało popularnej aplikacji stał się, no Potęgą na skalę międzynarodową, ponieważ na początku Instagram miał być takim miejscem kreatywnym, pokazywać życie od kulis, to czego byśmy nie zobaczyli, wiecie, z jednej strony życie codzienne norweskiego farmera, z drugiej amerykańskiego biznesmena. Co więcej, ten dyskurs oni kreowaliby sami, co dodawało oczywiście tym zdjęciom zamieszczanym na Instagramie dodatkowej wartości. Jak pisze Sara Frier w książce Instagram bez filtra, o ile Facebook opierał się na nawiązywaniu znajomości, a Twitter na opiniowaniu, w Instagramie chodziło o doznania, a każdego mogły zaciekawić doznania wizualne kogoś innego, z jakiegokolwiek zakątka świata. Poza tym, tak jak powiedziałam, no przede wszystkim to ty tworzyłeś taką narrację, jaką chciałeś. Pokazywałeś się z tej strony, z której chciałeś. Jak pisze Frier, chodziło o wniesienie własnego doświadczenia w zrozumienie tego świata. Bardzo ważne było to. Ten aspekt odkrywania, właśnie tych różnych spojrzeń, wielości perspektyw, ale z drugiej strony tej kreatywności w tworzeniu własnego kontentu. Warto w ogóle sobie poczytać o historii Instagrama, jak to się stało, że on dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. nie wiem, czy wiecie, ale jego pierwowzorem była aplikacja, która nazywała się Bourbon. I to nie tak, że ja tak mówię, że to jest Bourbon, <laughs> tylko po prostu ona nie ma samogłosek, ponieważ twórca Instagrama miał chyba jakąś awersję do samogłosek i stworzył aplikację, która dosłownie no, brzmiała burn, dlatego, że składała się z liter B-U-R-B N. Chodziło o to, żeby ludzie podawali sobie nawzajem informacje o miejscach, w których się aktualnie znajdują, po to, żeby ich znajomi mogli ich tam znaleźć. Była tam też taka funkcja dodania zdjęcia, ale żeby to zrobić, to w ogóle trzeba było to zdjęcie przesłać mailem. Także po prostu, no, z naszej perspektywy, to w ogóle bardzo prehistoryczna wręcz technologia. Związki Instagrama z jedzeniem chodzą dziwnymi ścieżkami, dlatego że twórca tej aplikacji, no wcześniej, tak jak powiedziałam, tworzył jej pierwowzór, który powstał na cześć, który nazwał na cześć Whisky z Kentucky. Później też sam publikował zdjęcia jedzenia w aplikacji i w książce z Sary Frier znalazła się też anegdota, która ogólnie mówi o wartościach Instagrama przez. Pryzmat sałatki barze firmy. Sprawa z sałatką była taka, że po remoncie instagramowego biura pracownicy stwierdzili, że to, co jeszcze by chcieli zmienić, to jest właśnie ta miska z sałatką ziemniaczaną z majonezem, która znajduje się w firmowym barze. I oczywiście tam, wiecie, podchodzono do tego trochę pół żartem, pół serio, ale twórca Instagrama był w tej kwestii bardzo poważny i powiedział, że no ale jak to, to my tutaj mówimy wszystkim, żeby się skupili na prostocie, na kłuszcie, na tym, żeby pokazywali to, co jest ważne, żeby skupili się na społeczeństwie. A tutaj mamy po prostu warsałatkowy, który nie jest przemyślanym produktem. No, chwileczkę. Proszę mi tutaj zrobić porządek z tą sałatką. I sałatka prawdopodobnie rzeczywiście z tego baru zniknęła. Ta anegdota może wydaje się bez związku, ale moim zdaniem to jest dobry przykład tego, jak Instagram zmienił nasze myślenie o jedzeniu. Na to, co jest Instagramowe i to, co nie jest Instagramowe. Na to, co spełnia pewne kryteria, a to, co raczej tych kryteriów. Nie spełnia. Jednym słowem, Instagram stworzył taką modę na jedzenie wyidealizowane. Aktualnie pod hashtagiem Foodporn na Instagramie znajduje się 263 miliony postów. I to jest nawet jak na standardy Instagrama bardzo dużo. Opowieść o Instagramie w kontekście foodpornu to jest też trochę opowieść o tym, jak Instagram w ogóle zmienił nasze postrzeganie jedzenia, ponieważ jeszcze całkiem niedawno wyciągnięcie telefonu i pstrykanie zdjęć w sytuacji publicznej, tak na przykład kiedy jesteśmy w restauracji z innymi ludźmi, było raczej czymś takim dziwnym. Dzisiaj to już nie dziwi nikogo. Dzisiaj zdjęcia robi właściwie każdy, nie tylko osoby, które są blogerami czy pracują na przykład w mediach. Kulinarnych, ale też zwykli ludzie, którzy po pierwsze mogą wrzucić takie zdjęcie na Instagram, ale też nie muszą, mogą po prostu je sobie trzymać w telefonie. Powiem Wam, że im dłużej ja jestem na Instagramie jako widz, ale też jako osoba, która coś tam raz na jakiś czas wrzuci, to coraz bardziej. Zadawałam sobie pytanie, po co my to tak naprawdę robimy? I moim zdaniem, to, że my robimy te zdjęcia jedzenia, jest związane głównie z tym, że to jest pewien wyznacznik statusu społecznego. Dzisiaj to właśnie nasza znajomość trendów kulinarnych, nasze obycie w gastroświecie, buduje nam ten prestiż społeczny. Bo to oznacza, że właśnie znamy nowe miejsca, jesteśmy modni. Jesteśmy też ciekawi różnych dań, jesteśmy na nie otwarci, próbujemy różnych dziwnych rzeczy, no po prostu jesteśmy cool. Z drugiej strony mamy też zdjęcia potraw, które zrobiliśmy sami. Kiedy chcemy pokazać się też jako osoby, które potrafią gotować. Jest to chyba tym bardziej ważne w dzisiejszych czasach, że dzisiaj mamy mało okazji kreować coś przy użyciu własnych rąk, a gotowanie jest właśnie takim procesem kreacji. Poza tym, to, że my robimy te zdjęcia, wydaje mi się bardzo mocno związane, no właśnie, z tym telefonem komórkowym, o którym mówiłam i, i z tym, że dzisiaj każdy ma dostęp do aparatu, Całkiem dobrej jakości w e, swoim telefonie może zrobić w miarę dobre zdjęcie. Nie potrzebuje do tego żadnego specjalnego sprzętu. Wystarczy telefon, I tak naprawdę staje się to takim elementem dokumentowania dnia, tak samo jak robimy zdjęcie, nie wiem, krajobrazu, robimy zdjęcie śmiesznego kota, tak samo robimy właśnie zdjęcie swojego obiadu. Badania potwierdzają, że takie robienie zdjęcia przed zjedzeniem danej rzeczy wzmacnia oczekiwanie na przyjemność jedzenia, że taka odroczona przyjemność może być większa dzięki temu, że właśnie jest odroczona. Czy więc zrobienie zdjęcia jedzenia przed chwyceniem w rękę widelca jest dzisiaj taką współczesną formą modlitwy przed posiłkiem? Być może rzeczywiście ich funkcje są podobne. W przypadku futporu na Instagramie mamy też do czynienia z, z ukrywaniem tego procesu gotowania, ponieważ my de facto nie dostajemy tutaj specjalnych historii. Bardzo często nie znamy kucharza, który to danie ugotował. Mamy po prostu gotowy produkt. Z trzeciej jeszcze strony, to też nie jest tak, że robienie zdjęć z chęcią wrzucenia ich na Instagram zawsze jest jakieś jednoznacznie złe, żebyście też myślę, nie zrozumieli. Tutaj myślę, że to może mieć ogólnie bardzo dużo plusów. Na przykład dużo mówi się też o tym, że taki dzienniczek jedzenia w formie właśnie postów wrzucanych na Instagram może pomóc wygrać na przykład z różnymi zaburzeniami odżywiania. Przecież Instagram jest kopalnią inspiracji, kopalnią pomysłów na ciekawe dania. Poza tym, dzięki hashtagom możemy łatwo wyszukać przepis z danym składnikiem czy o danej nazwie. A poza tym mamy szybką wizualną weryfikację knajpy, do której się wybieramy. Możemy sprawdzić, gdzie chcemy zjeść, co chcemy zjeść. Zdjęcia użytkowników przecież bardzo często pokazują, jak naprawdę wygląda jedzenie w danym miejscu. Takie właśnie niepodrasowane pod sesję zdjęciową, która ma na celu marketing. Ale po prostu zrobione przez zwykłych ludzi w danym miejscu. Em, mogą te zdjęcia być fantastyczną darmową reklamą dla knajpy, ale też wręcz przeciwnie. I to jest em, znak naszych czasów, że dzisiaj każdy restaurator musi się z tym liczyć. Być może zetknęliście się z pojęciem Instagramable, czyli coś, co jest po prostu Instagramowe, coś, co wygląda Instagramowo. Ponieważ Instagram stał się dzisiaj bardzo potężnym narzędziem marketingowym, to każda szanująca się restauracja powinna mieć swój piękny, dopieszczony profil, na którym pokazuje, co smaczniejsze, kąski z działalności e, knajpy, ale też na przykład informuje o zmianach w menu. A foodpornowe zdjęcia, przez to, że wywołują więcej emocji, tym Samym sprawiają, że nie możemy się oprzeć i chcemy odwiedzić dane miejsce. Dlatego taki przemyślany Instagramowy feed może być bardzo potężnym narzędziem marketingowym. Natomiast ten trend na to, żeby właśnie lokale miały swoje Instagramy, sprawił, że powstaje coraz więcej knajp robionych pod Instagram. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że bardzo dużo lokali zaczyna wyglądać mniej więcej tak samo. Ten Trend zaczął się już w Japonii, kiedy właśnie projektowano knajpy z myślą o tym, jak będą wyglądać na Instagramie, ale on bardzo mocno też zaczyna być widoczny i u nas. Taka instagramowa knajpa powinna mieć wyraziste, kontrastowe kolory, najlepiej jakieś lastryko na ladzie teony jeden albo dwa, aksamitne tele lub kanapy, do tego trochę takich retro mebli, dodatków, ale przede wszystkim dobre światło, bo trudno o piękne zdjęcia w ciemnym wnętrzu. Dochodzi też nawet do takich absurdów, że klienci bardzo często wybierają jedzenie tylko dlatego, że ładnie wygląda i kolorystycznie pasuje im do tego instagramowego feedu, czyli palety innych dodawanych zdjęć. Jeżeli natomiast nie chcemy przerabiać całego lokalu pod kątem Instagrama i dodawać w nim wielu różnych elementów, to warto postawić na jedną wyrazistą ścianę. Słuchajcie, w Warszawie do niedawna działała knajpa, która miała ścianę zrobioną ze sztucznych kwiatów. Cała ściana była w takich różowo-beżowych kwiatach i ilość zdjęć, jakie sobie ludzie robili na tle tej ściany, no to naprawdę była ogromna. Do tego każdy z nich oznaczał właśnie tą knajpę. Do tego jeszcze oni mieli desery i napoje, również właśnie w takich kolorach i też takie bardzo Instagramable, więc to wszystko razem tworzyło em, całość, która fantastycznie się w social mediach sprzedawała. Instagram przyczynił się też do tego, że wiele lokali zaczęło poważnie myśleć o tym, jak wyglądają ich dania i przywiązywać do tego większą niż wcześniej uwagę. Ponieważ danie, które w rzeczywistości wygląda dobrze, z dużym prawdopodobieństwem dobrze będzie też wyglądać na zdjęciach, ale warto dodać do nich, do tych dań na przykład takie elementy, które sprawią, że na pewno będzie wyglądać wspaniale, na przykład jadalne kwiaty, to jest coś, co, co zawsze dobrze wygląda. A mamy też przecież takie dania, które no są Mało efektowne, tak? Na przykład gulasz to jest danie, któremu jest też ciężko w ogóle zrobić dobre zdjęcie. I to są dania, które na Instagramie raczej też nie wywołują żadnych emocji. Dlatego restauratorzy bardzo często stawiają na to, żeby mieć po pierwsze dania, które będą Instagramowe w karcie, a po drugie, właśnie, które będą gdzieś tam takie futpornowe, tak? Czyli właśnie pizza, burgery, tego typu rzeczy. To są dania, które wzbudzają. W nas silne emocje. Instagram sprawił też, że pojawiły nam się bardzo interesujące trendy w tym, co jemy i takie trendowe dania. Mamy przez Instagram dość mylny obraz rzeczywistości czasami, sądząc, że większość ludzi je na śniadanie tosty z awokado, popija je kolorowym szejkiem, a na obiad zjada azjatycki makaron, który wygląda po prostu jak milion dolarów. I ja bardzo często, widząc takie zdjęcia, zadaję sobie pytanie, czy przed powstaniem Instagrama zależało nam aż tak? Na wyglądzie jedzenia. Czy przed powstaniem Instagrama pomyślelibyśmy o tym, żeby stworzyć tęczowe bajgle albo tęczowe torty? Czy raczej skupilibyśmy się na smaku, teksturze, składnikach, dodatkach, a nie na uzyskaniu jakichś dziwnych wariantów kolorystycznych? Pamiętajcie jednak, że my jako ludzie jesteśmy w stanie też więcej zapłacić za jedzenie, które po prostu wygląda atrakcyjnie. To też udowodnił Spence w swojej gastrofizyce, gdzie pokazał, że na przykład danie, to samo danie, różnie ułożone na talerzach, sprawiało, że ludzie byli gotowi zapłacić mniej lub więcej. Czyli jeśli danie było ułożone symetrycznie i wydawało nam się harmonijne, to Byliśmy gotowi zapłacić więcej, jeżeli było na przykład rozrzucone na talerzu czy ułożone tylko po jednej stronie, no to były takie, wiecie, nie do końca, jakby osoba jedząca była zadowolona z tego, co przed nią postawiono. Co więcej, żyjemy w czasach, w których każdy z nas chce być ekspertem od gotowania albo od jedzenia, od polecania dobrych miejsc. Chcemy ciekawych doznań, zamiast. Kolekcjonowania drogich przedmiotów. Wolimy więcej wydać właśnie na jakieś fajne doświadczenie niż na rzecz materialną. Jedzenie jest, staje się takim sposobem na spędzanie czasu, staje się właśnie czymś, co tworzy nasz status społeczny. Warto też zwrócić uwagę na to, że knajpy mają bardzo różny stosunek do robienia zdjęć jedzenia. Na przykład Mamofuku, czyli sieć restauracji Davida Changa, w pewnym momencie zakazała robienia zdjęć. Podobnie restauracje. Michela Roux, który też nie chciał, żeby ludzie robili w jego restauracji zdjęcia jedzenia i wiąże się to z dwoma rzeczami. Po pierwsze z tym, że według tych szefów kuchni robienie zdjęć sprawia, że nie skupiamy się na tej chwili, na byciu w danym miejscu z bliskimi osobami, tylko skupiamy się na sobie i na tym talerzu i na tym, żeby zrobić perfekcyjne zdjęcie. Nie wiem czy mieliście taką sytuację kiedykolwiek, ale ja miałam, gdzie osoby z sąsiedniego stolika tak długo szukają kadru, że jestem pewna, że jedzenie im zdążyło dwa razy wystygnąć, albo, co jest jeszcze hitem, przesiadają się w miejsca, w którym jest lepsze światło, wędrują z tym talerzem po knajpie, szukając takiego miejsca. No, ale nie zawsze to jest złe, bo niektóre restauracje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, jakby stwierdzając, że no, trzeba iść z duchem czasu i trzeba dać klientom to, czego oni chcą. I na przykład warszawska restauracja Epoka stworzyła specjalne miejsce do robienia zdjęć. To jest taka um, skrzynka biała w środku, która sprawia, że każdy z nas może sobie zrobić idealne zdjęcie tego talerza. Oczywiście tutaj znowu mamy ten aspekt marketingowy, no bo przecież takie właśnie zdjęcia, które będą idealnie wyglądać, sprawią, że ludzie powiedzą: wow, no to nie dość, że ja mogę tam iść i zjeść to, co jest na tym zdjęciu, to jeszcze mogę sobie zrobić takie super zdjęcie. Fantastycznie. Na pewno też wiele razy spotkaliście się z tym, że w kawiarniach za e, wrzucenie zdjęcia z oznaczeniem danego miejsca można dostać zniżkę. Więc. E, jest to bardzo wymierna korzyść i dla knajpy, i dla osoby, która w danym miejscu się stołuje. Rzadkością dzisiaj chyba jest takie stanowisko, jakie prezentuje Will Goldfarb, czyli znany cukiernik, który w, jednym z, w jednej z dyskusji stwierdził, że food porn to sztuczne pojęcie, które nie ma analogii, które właściwie nie istnieje. Ja uważam, że foodporn jak najbardziej istnieje i jest um, symulacją prawdziwego jedzenia. Oglądając zdjęcia z restauracji, ale i tych, które są gotowane przez um, użytkowników Instagrama, możemy jedynie wyobrażać sobie smak, ale um, bardzo często to jest doznanie, które wyczerpuje się. Spojrzeniu, lubimy oglądać rzeczy, których prawdopodobnie sami nie mielibyśmy czasu, chęci czy umiejętności przygotować, albo rzeczy, których nie moglibyśmy zjeść bez wyrzutów sumienia. Te dwie wdawałoby się nie dające się pogodzić e, kwestie, łączył ze sobą na swoim profilu instagramowym szef Jacques Lamer. To jest fikcyjne konto e, z tego co pamiętam francuskiego szefa kuchni, który za nim stał i, i który tworzył fine diningowe dania z fast foodowych przekąsek. On wplatał takie elementy jak ciastka Oreo, parówki czy pianki i stylizował danie na danie fine diningowe. Wiecie, to była mini porcja, dużo pustki na talerzu, przepiękna kompozycja składników, Ym, i pokazywał tym samym, jak właśnie te zdjęcia, jak Instagram, może nas łatwo, no mówiąc wprost, zrobić w konia. Ale chyba najlepszym przykładem tego. Jak Instagram może nas oszukać, nas um, odbiorców tego medium? Jest przykład z Fire Festival. Billy McFarland, król marketingu, postanowił zorganizować festiwal muzyczny na wyspie i zrobił wokół tego wielki szum. Powstał nawet taki klip promocyjny z supermodelkami, i później w ramach akcji Marketingowej, akcji promocyjnej wrzucano na Instagram pomarańczowy kwadrat, który był symbolem Fire Festival. Wszystko było super, wiecie, miało być fantastycznie, miały być gwiazdy, miało być w ogóle ekskluzywne warunki, super jedzenie, prywatne domki na plaży, jachty. No w ogóle co tam się miało nie dziać. A okazało się, że festiwal się nie odbył i był jedną wielką klapą, dlatego że być może McFarland rzeczywiście był niezły w robieniu wokół siebie szumu medialnego, ale nigdy wcześniej nie organizował festiwalu, zostawił wszystko na ostatnią chwilę, a kiedy pojawili się pierwsi uczestnicy, no cóż, Spanikował. Prawdopodobnie dlatego, że nie miał im do zaoferowania właściwie nic, ani noclegu, ani jedzenia, ani obiecanych gwiazd muzyki. Po prostu okazało się, że Fire Festival był festiwalem, który nigdy się nie zdarzył. A został wypromowany jako takie fantastyczne wydarzenie właśnie przez Instagram. Także uważajcie, co lajkujecie, uważajcie, co szerujecie, bo no nigdy nie ma pewności, że to jest prawda. Ale wracając do food pornu, te dwa różne podejścia do, do tego zjawiska można też zobaczyć na przykładzie dwóch seriali Netflixa, czyli z jednej strony mamy Ugly Delicious Davida Changa, czyli pokazywanie właśnie tego jedzenia, które jest pyszne, a nie zawsze idealne, nie zawsze ładne, ale jednocześnie po prostu tak jest pokazywane i tak się o nim mówi, że noślinka nam cieknie, a z drugiej strony mamy Chef's Table, które ustaliło jakby zupełnie nowe reguły pokazywania jedzenia jedzenie na ekranie, które pokazuje jedzenie fine diningowe i moim zdaniem poniekąd też food pornowe. Polecam Wam lekturę tych seriali po wysłuchaniu tego podcastu, jeśli oczywiście jeszcze tego nie zrobiliście, bo myślę, że to są dość znane tytuły. Natomiast... My bardzo często właśnie o futpornie myślimy jako o takich obrazach w ruchu. Z jednej strony w zdjęciach, ale z drugiej właśnie w filmikach czy pokazywaniu na ekranie jedzenia w ruchu. I chyba najlepszym przykładem tego, czym dzisiaj może być futporn jest zjawisko, które określane jest jako magbang. Mam nadzieję, że dobrze to czytam, ponieważ spotkałam się z różną wymową. MacBank, mukbang. Bardzo różnie tutaj można, różne wersje można znaleźć w internecie. Natomiast generalnie mukbang, czy też MacBank, oznacza połączenie słów jeść i transmisja. To jest zjawisko, które powstało w 2009 roku w Korei Południowej, a mówi się, że Amerykanie to przejęli i od razu zniszczyli. No, nie do końca, ale okej. Okay. Więc w Macbangu chodzi o to, że. Osoba siada przed kamerą i transmituje na żywo, jak pochłania ogromne ilości jedzenia. I słuchajcie, jak mówię, ogromne ilości jedzenia, to to są naprawdę ogromne ilości. Wyliczono, że nawet podczas takiego jednego posiedzenia, takiej osobie transmitującej to na żywo, udaje się zjeść nawet 6000 kalorii. A 6000 kalorii to jest w przeliczeniu średnio no, 3 dni takiego. Porządnego jedzenia dla dorosłego mężczyzny. Tych kalorii zbiera się tak dużo, dlatego że najczęściej to są bardzo kaloryczne rzeczy typu makaron, różnego rodzaju smażonki, pizza, burgery, frytki itd. Niektórzy twierdzą, że tego typu filmiki są dość obrzydliwe, ale powiem wam, że to jest mniejszość. Chociaż tak jak powiedziałam, że wiele osób uważa, że Amerykanie zniszczyli MacBank, wynika to z tego, że rzeczywiście te filmiki amerykańskie no, no są trudne czasami w odbiorze, natomiast te filmiki rodem z Azji są takie nieskazitelne, można powiedzieć. Chodzi mi o to, że siedzi przed nami osoba w pełnym makijażu, która zjada ogromne ilości jedzenia, w żaden sposób się nie brudzi, nic jej nie spada i wszystko po prostu idealnie ląduje w jej ustach. Wszystko po prostu jest jedzone w taki modelowy wręcz sposób. Ale zdecydowana większość osób oglądająca mukbang mówi, że odczuwa dość dużą przyjemność z tego patrzenia na to, jak ktoś inny je, że to ich relaksuje. Zwróćcie uwagę, że tutaj pojawia się kolejny taki aspekt, który łączy jedzenie i seks. Mianowicie to, że obydwie te czynności są czynnościami intymnymi. Poza tym obydwie angażują wszystkie zmysły. Obydwie też są czynnościami, które my lubimy podglądać w wykonaniu innych. Jeśli chodzi o tą przyjemność wynikającą z oglądania tego, jak ktoś inny je, określa się ją mianem ASMR. Być może gdzieś się już z tą nazwą spotkaliście, natomiast w tłumaczeniu na polski brzmi ona koszmarnie, ale przytoczę ją dla porządku, ponieważ ASMR tłumaczone jest jako samoistna odpowiedź meridianów czuciowych. Piękna, prawda? Tym skrótem określa się takie odczucia, które często są Opisywany jako rodzaj przyjemnego mrowienia w okolicach karku i kręgosłupa. Coś, co jest właśnie bardzo relaksujące, odprężające, przyjemne. I tego typu odczucia mogą wywołać bardzo różne filmiki, na przykład robienie makijażu, czy właśnie jedzenie. I to jest coś, co nas zarówno uspokaja, jak i Pobudza. to jest taki orgazm dla mózgu. Chcemy oglądać ludzi, którzy jedzą dobre jedzenie i cieszą się z tego, ale też bez przesady. Wiecie, lubimy oglądać to, co sami chcielibyśmy zrobić, albo też na zasadzie właśnie czegoś egzotycznego, niezwykłego. Oglądania z ciekawości. Być może McBank powstał dlatego, że w Korei bardzo źle widziane jest jedzenie samotne, a jednak przez transmisję, nawet jeśli to jest taka transmisja online, można mieć poczucie, że jemy z kimś, jemy z tymi tysiącami widzów, ponieważ to są słuchajcie naprawdę e, miliony wręcz widzów, którzy oglądają tego typu transmisje i twórcy e, McBanga. Bardzo dużo na tym zarabiają. To, to nie jest tak, że sobie tylko siadają i jedzą dla przyjemności, tylko za tym idą bardzo konkretne pieniądze też. I socjolodzy na czele z Georgiem Zimlem od dawna już podkreślają, że jedzenie w grupie może dać nam coś, co on określał jako satysfakcję estetyczną. Chodzi o to, że ta przyjemność z jedzenia wynika przede wszystkim z kontaktu z drugą osobą, która je z nami. I ta całościowa przyjemność estetyczna bardzo mocno wiąże się z tym, że nie jemy sami. Ta druga osoba, czy też inne osoby, mogą spotęgować doznania wynikające z tego, że obcujemy z pysznym posiłkiem. Może więc rzeczywiście być tak, że te osoby, które nagrywają tego typu filmiki, coś sobie w ten sposób rekompensują i czują się dzięki temu mniej samotne. A co... Dostajemy my oprócz tego relaksu i przyjemności, chociaż to też nie jest zjawisko powszechne. I tutaj teorie są dwie. Z jednej strony oglądanie McBanga, ale ja myślę, że to w ogóle można rozciągnąć na też foodpornowe zdjęcia. Z jednej strony może to sprawić, że wyczerpie się w spojrzeniu nasza chęć sięgnięcia po coś niezdrowego i że to nam pozwoli na przykład utrzymać dietę. Zresztą w tych komentarzach pod filmikami McBangowymi pojawiają się takie głosy, że na przykład jestem na diecie, nie mogę tego jeść, ale jak to jak obejrzałam Twój filmik, to jest mi lepiej i nie odczuwam pokusy, żeby się na przykład po niezdrowe frytki. Z drugiej jednak strony może to zachęcać do konsumpcji właśnie rzeczy niezdrowych, rzeczy kalorycznych. Tak samo nieszkodliwe są na przykład zdjęcia bardzo szczupłych dziewczyn, które fotografują się z olbrzymią ilością jedzenia typu frytki, pizza czy burgery. Na Instagramie na przykład bardzo dużo tego typu zdjęć jest. I to poniekąd legitymizuje jedzenie niezdrowych rzeczy. My używamy tego przykładu innych, żeby wytłumaczyć siebie tak naprawdę. Poza tym dodatek człowieka do tej potrawy sprawia, że my bardziej możemy się z nim utożsamić. I em, takie zdjęcia, które, na których właśnie znajdują się ludzie, czy filmiki, na których znajdują się jedzący ludzie, em, mają większą moc oddziaływania niż zdjęcia, czy filmiki samego jedzenia. Okazuje się, że badania też się do tego przyczyniają, ponieważ em, Wynika z nich, że osoby, które oglądają więcej programów około kulinarnych, częściej mają tendencję do podejmowania niezbyt dobrych wyborów żywieniowych, czyli raczej wybiorą coś niezdrowego niż zdrowego, ale to też jest niejednoznaczne, no bo właśnie my sobie wyobrażamy, że co zjemy. Y do tego stopnia, że w rzeczywistości przestajemy mieć na to mm, ochotę. I znowu tutaj mamy związek z pornografią, ponieważ badania mówią, że oglądanie dużej ilości pornografii może sprawić, że nasza aktywność seksualna znacznie zmaleje. Ale chyba tym, co najbardziej mnie uderza i przeszkadza mi w McBangu, chociaż też mam tak, że jak włączy mi się taki filmik na przykład na Instagramie, czasami wiecie, w polecanych, to po prostu nie sposób oderwać od tego oczu, no to, to, jest, to, to wciąga. To po prostu człowiek czuje się jak zahipnotyzowany i patrzy, jak te kolejne ilości jedzenia są pochłaniane. Ale to, co mnie najbardziej uderza i, i mi przeszkadza, to to, że pokazywanie tego typu ogromnych ilości jedzenia sprawia, że my zaczynamy inaczej postrzegać jedzeniowe normy. To znaczy, że jeśli porównamy swoją kolację, na którą zjemy pizzę z em, ilością jedzenia w filmiku typu mukbang, to będziemy widzieć, że ta nasza pizza to w sumie takie nic, prawda? I wydaje nam się to zupełnie normalne, że na przykład nie wiem zjemy dwie pizze, tak? Bo to nadal będzie mniej niż to, co je osoba na filmiku. Z foodpornem jest tak samo jak z pornografią. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale za dużo to nie zdrowo. Myśląc o nie zaczęłam też zastanawiać się nad tym, jak ten seks i jedzenie łączyły się ze sobą w dawnych czasach. Związki seksu i jedzenia są stare jak świat. Mamy przykłady takiego myślenia już w średniowieczu, kiedy obżarstwo i takie nienasycenie, jeśli chodzi o jedzenie, utożsamiano też z nienasyceniem w sypialni. Przykłady tego typu myślenia są obecne w kulturze przez wiele wieków. Możemy je znaleźć na przykład na holenderskich martwych naturach, gdzie wiele jest właśnie tych symboli, które oznaczają rozpustę. Nienasycenie, tą taką chęć zjedzenia bardzo wielu rzeczy, która przekłada się na to, że w łóżku zachowujemy się jak zwierzęta, bo przecież to nienasycenie, to obżarstwo jest bardzo mocno powiązane ze zwierzęcością, z tym, co jest niedzikie, z tym, co jest bliskie natury. Natomiast promowane są wzorce, które mówią, że mamy się podporządkować pewnym społecznym normom, które na przykład mówią o tym, żeby się właśnie nie obżerać. Wiele pozostałości takiego związku seksu z jedzeniem mamy chociażby też w języku. Przecież nie bez powodu mówimy, że schrupię cię albo skonsumować związek. Gdzieś tam nam się te dwie sfery cały czas przenikają. Według Antoniego Burdena największym pornografem jedzenia, jeśli chodzi właśnie o słowa, był Emil Zola. Zola bardzo często pisząc o jedzeniu opisuje je słowami kojarzącymi się erotycznie. Em... Mówi o świątyni obżarstwa, ale w takim kontekście negatywnym, w kontekście grzechu, tak samo rozumianym jak e, ekscesy seksualne. I prawda jest też taka, że w tych opisach Zoli jest bardzo dużo takiej mm, obrzydliwości. On na przykład w słynnej swojej powieści Brzuch Paryża opisuje paryskie hale e, targowe, w których no, toczyło się w tamtym czasie życie. Natomiast one dzisiaj już nie istnieją, ale on opisuje właśnie te różne stoiska, które tam były. Opisuje na przykład w bardzo obrazowy sposób stoisko z mięsem, stoisko z serami. Jego opisy zapachu tych serów no, są po prostu epickie. Natomiast ja Wam przytoczę fragment... Opisu stoiska z owocami, który też trochę pokazuje w jaki sposób Zola o jedzeniu pisał. W tyle wzdłuż półek znajdowały się rzędy melonów pokiereszowane od brodawek kantalupy, melony inspektowe niby szarą i piórą okryte, małpi chleb o nagich guzach. Nastraganie piękne owoce, delikatnie przyosnowione w koszach, na pół widoczne pod zasłoną liści, miały krągłość lic, co się kryją oblicza dorodnych dzieci. Zwłaszcza rumiane brzoskwinie z Montreje, o cienkiej i jasnej skórze córek północy i żółte, spalone słońcem południowe brzoskwinie ogorzałe jak prowansalskie dziewczęta. Morele przybrały na mchu ciepłe bursztynowe tony, jak u brunetek, które w zachodzącym słońcu grzeją swój meszkiem pokryty kark. I tak dalej, i tak dalej. Ale, ale, zaraz tam od razu do zoli będziemy sięgać. A przecież mamy i naszych rodzimych em, twórców, którzy o jedzeniu piszą równie zmysłowo. Dla mnie takim twórcą jest na przykład Michał Korkosz, znany z bloga Rozkoszny. I posłuchajcie, jak on pisze o musie czekoladowym. Jeden ruch dźwięk pękających bąbelków czekolady. Powoli tworzący się ponętny kształt musu zbieranego na łyżeczce przesuwającej się po gładkiej, odurzająco kakaowej powierzchni, w której zatopione są płatki soli morskiej. Jeden kęs, dreszcze, mrowienie, delikatnie unoszące się kąciki ust. A to już Maja Sobczak z bloga ku Kasze. Pomyślała, że ta chwila tak bardzo jej smakuje, że wepchnie ją bez namysłu do słoika i zakręci szczelnie piegowatą pokrywką, żeby ją zatrzymać na dłużej. Kiedy najdzie ją ochota, wyjmie ją, powącha łapczywie, wymiesza z pachnącą słonym morzem fetą i pożre, z grubaśnym jak jej własny apetyt na życie makaronem. Zaleje ją ta soczysta zieloność, ta dzikość, ten wiatr w majowych włosach. Poczuje nosami wyobraźnię jak kwitną jabłonie, czeremcha, mirabelka i zalotne bzy, co to po krzakach się obcałowują z wiosną. Na koniuszku języka otworzy się znowu pokrzywa zmiętoszona bez z czosnkiem niedźwiedzim, i przypomni na sukienka i to jak zsuwała się z ramion, żeby pokazać słońcu piegi. Jak podprażone migdały z drobinkami soli. To była zajawka przepisu na makaron z pesto z pokrzywy i czosnku niedźwiedziego, chyba byście się nie domyślili, jednak po tym opisie. Food porn bardzo często przedstawiany jest jako przeciwieństwo autentyczności. To jest jedzenie, które chce być zjedzone, które nie pozostaje bierne, a jednocześnie jest hiperrealistyczne. Tak samo jak pornografia jest takim seksem w ekstremum, jest pokazaniem hiperrealistycznego aktu współżycia dwojga ludzi. Food porn i ten klasyczny porn odpowiadają na podstawowe ludzkie potrzeby, ponieważ idealizują, ale w tym samym momencie degradują czynności fizjologiczne. Z jednej strony my marzymy o tym, żeby tam być, czy zjeść coś, ale wiemy, że nie możemy, bo to jest wyidealizowany obraz, przerysowany, co też wynika po prostu ze sposobu nagrywania np. Na przykład. Filmu. Pornograficznych, żeby na przykład wszystko było dobrze widać, co niewiele ma wspólnego z naturalnym zachowaniem. Nawet jeśli nie jest to porno wyreżyserowane, to fakt obecności kamery sprawia, że ludzie inaczej będą się ustawiać. To samo możemy zaobserwować w programach kulinarnych, gdzie kucharze na przykład popisują się tym super szybkim krojeniem, i też. To ich gotowanie wygląda zupełnie inaczej niż gotowanie w zwykłej domowej kuchni. I dochodzimy pomału do tej Nigelli, od której zaczęliśmy. E, chyba taki najważniejszy moment dla food pornu, jeśli chodzi o programy kulinarne, to jest rok 1993, kiedy powstaje Food Network. I tam mamy właśnie ten sensualny proces przygotowywania posiłków przez Nigelę, między m.in. oblizywanie palców, wyrabianie ciasta, ta wiecie, taka urocza nieperfekcyjność, sposób mówienia też o tym, co się robi a przy tym też taka wielka, zmysłowa przyjemność zjedzenia tych dań. Jeden z pierwszych odcinków, jakie ja widziałam z Nigellą, to był ten odcinek, kiedy ona przygotowywała galaretkę z szampana. To w ogóle sam fakt, że można zrobić galaretkę o smaku szampana, był dla mnie takim, wiecie, ale jak to? A do tego jeszcze... Pamiętam, że właśnie w tym odcinku było coś takiego, że ona zrobiła się głodna jakoś w nocy i po prostu wstała z łóżka, poszła do e, lodówki, wyjęła tą galaretkę, tam były zatopione w niej maliny i po prostu ją pożarła. I to było coś. E, Nigelia jest w ogóle ciekawym przypadkiem, bo ona jest atrakcyjna zarówno dla mężczyzn, ale też dla kobiet, ponieważ jawi się jako taka przyjaciółka. I to food pornografii w wykonaniu Nigelli często zostawia się na zasadzie kontrastu z tak zwanym food puritanizm, czyli Martin Stewart. No, chyba trudno o większy kontrast, sami przyznajcie. Z jednej strony mamy Nigellę, bardzo sensualną, Widać, że czynność jedzenia jest dla niej tak samo ważna jak gotowanie. Zresztą sama w jednym z wywiadów nazwała swój program Gastroporn, z czego później trochę próbowała się wycofać. W przypadku natomiast Marty Stewart mały, mamy do czynienia z takim obsesyjnym purytanizmem czyli brakiem właściwie realnej przyjemności i cieszenia się z jedzenia, które gotuje. Marta Stewart pokazuje nam świat idealny, który może być nawet bardziej nierealną, nieosiągalną fantazją niż rozerotyzowana Nigella. Stewart nie znosi zmieniania przepisów. Jej purytanizm zakłada tylko jedną słuszną wersję, której trzeba się od początku do końca trzymać. I ona przypomina mi trochę takie idealne XIX-wieczne panie domu, które zawiadują służbą, a przy tym znają na pamięć wszystkie przepisy i są w stanie wszystko dokładnie sprawdzić. No, nie daj Boże, Żebyś zrobił błąd, będąc służącym w takim domu. Marta Stewart też nie jest osobą, do której chciałoby się wpaść na obiad, przynajmniej ja tak mam z nią, ponieważ ona jest nonchalancka, ale w taki wystudiowany sposób. Jednocześnie pokazując, że jest dość mocno nieprzystępna i w gruncie rzeczy pokazuje, że za nią stoją duże pieniądze i duży wysiłek. Wiecie, to jest takie, że wszystko jest dopracowane, dopięte na ostatni guzik. Ona spędziła nad przygotowaniem przyjęcia kilka ostatnich dni, a mówi, że a wiesz, zrobiłam to w godzinę. To jest ten typ. Hiperrealna perfekcja, do której po prostu nie ma nawet co dążyć. A nie wiem, czy wiecie, że w ogóle Marta Stewart ma polskie korzenie i tak naprawdę nazywa się Marta Kostyra. To taka ciekawostka. Wracając do Nigelli, Nigella pokazuje nam coś bardzo naturalnego. W sensie znowu mamy tutaj to skojarzenie, że apetyt na jedzenie jej taki zdrowy stosunek do tego jedzenia kojarzony jest. Z jej apetytem seksualnym. Co więcej, Nigella jest bardzo świadoma tego, co robi i w jaki sposób to robi. Sugeruje nawet w swoich programach, że jedzenie może dać więcej przyjemności niż seks. Jedzenie nie jest po to, żeby tylko wyglądać niesamowicie. Jak u Marty Stuart, ono ma dawać niesamowite doznania. I Nigella też nam pokazuje, że nie trzeba na przykład przepraszać swoich gości, że się nie gotuje jak profesjonalista, bo ten comfort food wystarczy. Wiele razy ona narzeka na przykład na swoją wagę, ale nie nienawidzi siebie z tego powodu, nie ma wyrzutów sumienia. I dlatego my jako widzowie mamy wrażenie, że oglądamy prawdziwą osobę w prawdziwej kuchni. Nigella bardzo umiejętnie gra z widzem, natomiast Stuart bardzo poważnie konstruuje pewną postać, którą sobie wymyśliła, a Najdżela cały czas gra ze swoim wizerunkiem też. Wiele zdjęć w mediach, w czasach jej największej popularności, nawiązywało do seksualności. A to jakaś poza, a to jakiś napis. Wiecie, ona jest Wprost seksualna, tak? Podczas gdy footprint zazwyczaj jest nieco bardziej zawalowany, próbuje się gdzieś tam ukryć. Poza tym, ona też nigdy nie była osobą bardzo szczupłą. Te jej kształty też sprawiają, że my utożsamiamy tego typu figurę w kulturze z przyjemnością płynącą z jedzenia, tak? Że ktoś nie jest na diecie, tylko że po prostu lubi dobrze zjeść, cieszy się z tego i jest mu z tym dobrze. Jej pierwsza książka kucharska, Fist, w wydaniu brytyjskim, miała bardzo przywrotną okładkę, ponieważ miała garnek, który miał symulować jakby kształt ciała. I też tych odniesień erotycznych w tej książce było całkiem sporo. Między innymi było tam przepis na jedzenie na pierwszą noc. I co Nigella by podała na pierwszą noc razem? Otóż, słuchajcie, podałaby całą patelnię z makaronem, z carbonarą, Prost do łóżka, tak żeby można sobie było te carbonare prosto z patelni wyjadać z łóżka. Prosta, nie? Nigella jest fantazją. Jest pewnym nierealnym, wyidealizowanym typem takiej bogini płodności, wiecie, ona gotuje dla swoich dzieci, odbiera je zresztą przecież ze szkoły, też mamy takie sceny, kiedy ona organizuje jakieś przyjęcie urodzinowe, czy tam inne spotkanie po prostu z kolegami jej dzieci, ale jednocześnie my nie mamy takiego poczucia, że to jest zainscenizowane czy fałszywe. Później w ogóle się okazało, że przecież w trakcie pierwszego sezonu jej programu ona musiała się mierzyć z bardzo bardzo dużymi problemami prywatnymi, między innymi jej mąż umierał w trakcie kręcenia programu, a ona po prostu potrzebowała pieniędzy, i dlatego w ogóle ten program zrobiła. Potem jej wizerunek trochę ucierpiał, między innymi przez e, tam aferę z jej partnerem i tak dalej. I dzisiaj ona już e, trochę nie ma tej pozycji co kiedyś, trochę e, jest też mniej seksualna w, w, w tym co robi. Natomiast no, ta pierwsza Nigella, ta jakby jej taka wersja, m, którą ona prezentowała w swoim pierwszym programie, Chyba była takim, taką esencją tego e, futpornu rozumianego tak bardzo dosłownie. Ale można też na to spojrzeć trochę inaczej, ponieważ Stewart, Marta Stewart jest bardzo mocno nastawiona na innych. Nigella z kolei... Bardziej wydaje nam się, że jest nastawiona na siebie. I tak naprawdę Nigella jest bardzo daleko od tej pornografii, bo nie ma tutaj takiego fałszywego obrazu doskonałości. Mimo, że Wicki, zwłaszcza Wicki, chciały być jak ona, to jednak one chciały być jak ona, dlatego że ona właśnie akceptowała swoje wady, dlatego że cieszyła się z życia i że potrafiła, mimo tych różnych przeciwności, stawiać. Im czoła po prostu codziennie, em, po ludzku, tak, nie kreując właśnie jakiegoś takiego idealnego obrazka. Nigella ma taki przekaz, podążaj za przyjemnością, rób to, co Ci sprawia przyjemność, nie jest opresyjna. Natomiast Martha Stewart ma bardziej taki przekaz, podążaj za perfekcją, musisz być najlepsza, musisz być idealna, co już jest bardzo opresyjne. Zresztą widać to też dzisiaj na Instagramie, że my bardzo zaczynamy się buntować przeciwko tym wzorcom idealnym, tym takim idealnym bajkom, które są kreowane przez niektórych twórców. Widać to chociażby w ruchu Body Positive, w którym chcemy podkreślać tą naturalność, normalność różnych ciał, różnego kanonu piękna, a nie tylko jednego tego, które promują media. Ciekawe, czy podobnie będzie z jedzeniem, czy ten food porn będzie właśnie coraz bardziej uznawany za takie jedzenie fałszywe i mało autentyczne, a my skłonimy się w stronę tego, co brzydkie, ale smaczne? Zobaczymy. Wracając do Najeli, czy nie wydaje Wam się to ciekawe, że to głównie z kobietami kojarzy się food porn, właśnie tak samo jak pornografia. Od zawsze wiadomo też, że seks sprzedaje, ale najczęściej to jest właśnie seksualność kojarzona z kobiecym ciałem. Jest taki fantastyczny artykuł, w którym dziennikarz próbuje właśnie porównać sposób kręcenia programów kulinarnych ze sposobem kręcenia filmów pornograficznych. Zaprasza do współpracy twórczynię zdjęć do właśnie filmów pornograficznych Barbarę Nitkę i razem oglądają programy o jedzeniu. I ona mówi tam wiele razy, że no to jest dokładnie taki sam typ ujęcia, jaki mógłby się znaleźć w firmie pornograficznym. Na przykład mówi, że w tych programach bardzo często pojawia się typ e, dziewczyny z sąsiedztwa. Tak samo dokładnie jest w filmach pornograficznych. Poza tym podkreśla to, że sposób powstania mm, tego dania jest w gruncie rzeczy nieistotny, że nam odpada tutaj moralność. Tak samo jest w pornografii. Nie mamy tego całe, tej całej otoczki. Pornografia jest hmm, pozbawiona kontekstu, tak? Nie ma tego, co jest trudne, nie ma budowania relacji, nie ma potrzeby jej podtrzymywania, ponieważ mamy tylko seks. Nie ma nawiązywania znajomości. Po prostu to jest wszystko bardzo, bardzo uproszczone, i dokładnie tak samo jest właśnie w programach kulinarnych, gdzie wszystko też się wydaje takie proste, pozbawione na przykład moralności związanej chociażby, nie wiem, z jedzeniem mięsa czy tego typu rzeczy. Nie ma też za dużo tekstu, żeby nie odrywać widza od tego, na co patrzy. Chodzi o to, żeby on się skupił przede wszystkim na tym, co widzi, a nie co słyszy. Bardzo ciekawy głos z tej dyskusji na temat e, właśnie związków e, futpornu z e, filmami pornograficznymi zabrał Alan Madison, e, producent i reżyser różnego rodzaju TV show, który mówi o tym, że skoro porno pokazuje nam seks tak naprawdę niewyidealizowany, wręcz przeciwnie, ponieważ nie ma tu miejsca na finezję, nie ma pola dla wyobraźni, jest to bardzo prosto, wręcz żeby nie powiedzieć hamsko nakręcone, żeby każdy oglądający mógł się łatwo utożsamić z bohaterami, to w takim razie food porn powinien pokazywać nam rzeźnie spryskiwanie nawozami roślin, tego typu rzeczy. I to jest bardzo ciekawe, bo on mówi, że nie ma na przykład czegoś takiego jak fashion porn czy sport porn. I um, on mówi też, że samo użycie słowa porn uatrakcyjnia daną rzecz, chociaż powinno być na odwrót, że to jest wynaturzenie, że to wcale nie jest najlepsza wersja danej rzeczy. I coś w tym jest, bo ktoś może sobie pomyśleć, że no dobra, ale to są tylko słowa. To czy ja użyję hashtagu foodporn, pizza porn, burger porn na Instagramie nie ma większego znaczenia, ale trochę ma, ponieważ język kształtuje świat i też język pokazuje, jak o świecie myślimy. Ale język też tworzy kulturę i to, w jaki sposób my o czymś mówimy, sprawia, że to wpływa na to, jak o tym czymś myślimy. Dla mnie foodporn zawsze był przede wszystkim tym jedzeniem oglądanym na ekranie, czy to na zdjęciach czy w filmach z podrasowanymi kolorami, idealnym światłem, tym wszystkim, czego brakuje na żywo. To są dania, przy których oglądaniu przychodzi nas dreszcz podniecenia, obrazy, które mają sprawić, że będziemy chcieli zjeść prezentowaną potrawę, ale jak na ironię nie są w stanie tego apetytu w żaden sposób zaspokoić. Być może nie powinniśmy tego futpornu aż tak bardzo demonizować. Ja w tym podcaście skupiłam się głównie na futpornie związanym z social mediami, który moim zdaniem ten trend bardzo mocno wypromowały i to pojęcie, czy na programach kulinarnych. Natomiast no, można by też na przykład się zastanawiać nad foodpornem w książkach kucharskich. Natomiast dla mnie no, foodporn to jest przede wszystkim to, co jest w ruchu i e, to, co jest e, promowane na bardzo szeroką skalę. Dlatego właśnie mówię o reklamach, mówię o programach kulinarnych, czy o zdjęciach na Instagramie. Tak jak wspomniałam, słowo porn, dodawane do różnych innych słów, ma oznaczać, że jest po prostu super odpimpowane i fantastyczne. A przecież porno to tak naprawdę wypaczenie seksu. Często my nadużywamy tego słowa zupełnie nieświadomie, może warto byłoby się też czasami nad tym jednak zastanowić, co robimy. I my wiemy, że to nie jest rzeczywistość, ale chcemy mieć chwilową przyjemność w oglądaniu sobie tego typu zdjęć czy filmów. Tylko że może się to przerodzić niezdrowy stosunek do jedzenia. Pornografia spożywcza ma nam dać natychmiastową satysfakcję, gdzie nie trzeba wychodzić po zakupy, nie trzeba gotować, martwić się kaloriami, nie trzeba robić tych wszystkich uciążliwych rzeczy, pornografia odcina to, co jest niezbędne w takich sytuacjach. Trudna część odpada, my się nie martwimy konsekwencjami, jesteśmy tu i teraz. I o ile rzeczywiście to może być chwilowa przyjemność, Lepsza jest, może i mniej doskonała, mniej satysfakcjonująca rzeczywistość, ponieważ ten food porn nigdy nie będzie w stanie jej w pełni zastąpić. Nasz mózg, nasza wyobraźnia mogą bardzo dużo, no ale nie aż tyle, żeby zaspokoić nasze potrzeby pełni. W tym wspominanym przeze mnie artykule Barbara Nitke opowiada o sytuacji, w której rozmawiała z redaktorem naczelnym jednego z pism pornograficznych i zapytała go, dlaczego jest w tych pismach tyle zdjęć takich samych waginy. I on powiedział, że ym, oni też mają tego dość, że oni by chcieli coś innego zrobić, natomiast... Ciągle dostają głosy, że czytelnicy chcą więcej i więcej i więcej. To się nie kończy. Ciągle trwa to wieczne poszukiwanie zaspokojenia, którego oglądanie nie może po prostu dać. Wiecie, futporny jest też częścią kultury, która się po prostu zmienia: tego, że częściej jemy w samotności, tego, że częściej jemy przy Netflixie zjawisk, które jeszcze kilka, kilkanaście lat temu naszym rodzicom czy dziadkom wydawałyby się bardzo dziwne. Foodporn jest taką współczesną utopią na miarę naszych czasów. Wiecie, pokazuje świat bez głodu, ale też bez diety, bez wyrzeczeń, bez konsekwencji zdrowotnych. Pokazuje nam świat idealny, świat, w którym chcielibyśmy żyć, świat pełen ciągnącego się sera, lejących się sosów, czekolady, która spływa po cieście. Nie można też powiedzieć, czy foodporn jest zły czy dobry. Ja też nie to mam tutaj na celu. Raczej chcę pokazać, że takie zjawisko w ogóle istnieje i jak wiele zjawisk w kulturze, ono nie jest właśnie po prostu dobre czy złe. Ono po prostu jest i w pewien sposób na nas oddziałuje. Bez względu na to, czy pójdziecie po wysłuchaniu tego podcastu zjeść zdrową sałatkę, czy może jednak nabraliście ochotę na pizzę z potwórnym serem, ja serdecznie zapraszam Was na bloga www.pożywka.pl. Tam znajdziecie dodatkowe materiały do tego podcastu i dalsze rozważanie na temat tego, czym tak naprawdę jest foodporn. Jeśli zainteresował Was jakiś artykuł, o którym wspomniałam, czy książka, to właśnie na blogu znajdziecie spis wybranych źródeł, z których korzystałam. Przy tworzeniu tego podcastu. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia wkrótce.